Przyjaciele, posłuchajcie tych kilku słów. Posłuchajcie historii mojego życia. Dlatego, że jest to najważniejsza informacja, jaką dzisiaj usłyszycie. To historia mojego życia. 13 lat temu doszło do najważniejszego spotkania w moim życiu. Spotkałem najważniejszą osobę. Spotkałem żywego Boga. Spotkałem żywego Boga 13 lat temu, kiedy zawołałem z głębi mojego złamanego życia prosto do nieba. Powiedziałem, jeżeli jesteś, Jezusie, jeżeli Ty jesteś w ogóle, to zmień moje życie, bo mam dość. I wiecie co? Do mojego pokoju przyszedł Bóg, przyszedł Duch i pokazał mi moje życie. Natychmiast pojawiły się łzy. Natychmiast zobaczyłem swój stan. Zobaczyłem swój stan. Zobaczyłem, że jestem grzesznikiem, że jestem egocentrykiem, że rządzę w swoim życiu. Bardzo nieudolnie, ale jednak. Że niby mam wszystko, jestem szczęśliwy, niczego mi nie brakuje, ale jest jakaś pustka. Zacząłem to widzieć. Zacząłem wymieniać wszystkie swoje grzechy, które pamiętałem. Wszystkie błędy, wszystkie zranienia. Wszystkie zranienia, które uczyniłem ludziom. I zobaczyłem, że jest sąd. Zobaczyłem, że ja jestem godny pożałowania. Bo rządzę w swoim życiu. I powiedziałem jedno zdanie. Przepraszam Cię za moje życie. I wiecie co? Zasnąłem. Następnego dnia wstałem zupełnie nowym człowiekiem. Nowym człowiekiem. 4 tony lżejszym. I wiedziałem, że coś się zmieniło. Wiedziałem, że spotkałem Boga. Nie potrafiłem tego wytłumaczyć logicznie nawet w swojej głowie. Ale wiedziałem, że w duchu doszło do najważniejszego spotkania. Że wstrząs, jakiego doświadczyłem, to było narodzenie na nowo. Że wtedy, kiedy powiedziałem, ja mam dość Twojego życia, ratuj moje życie, Jezusie. Ja narodziłem się na nowo i wtedy w tamtym pokoju umarłem. Umarłem wraz z Chrystusem. Ja zrozumiałem to w duchu. Nie potrafiłem tego strzaić moją głową, ale wiedziałem, że w duchowej rzeczywistości stałem się widoczny dla Stwórcy. A do tej pory byłem niewidoczny, bo grzech oddziela Ciebie i mnie. Oddzielał, ale już nie oddziela. Ale oddziela Ciebie od Boga żywego. Religia Cię nie uratuje. Bycie dobrym Cię nie uratuje. Wiesz, standard z nieba jest bardzo wysoki. Jest nie do spełnienia, nie do osiągnięcia. Jezus kiedyś powiedział, że jeżeli zamordowałeś człowieka, musisz zapłacić. A jeżeli pomyślałeś źle w swoim sercu o drugim człowieku, nie ma różnicy, czy go nie zabiłeś, bo też go zabiłeś na poziomie swojego serca. Jeżeli psykasz się na prawo i lewo, to nie ma znaczenia, czy robisz to fizycznie, czy patrząc, nakręcasz się na tyłek jakiejś laski. Bo to jest to samo dla tego Boga. To jest to samo. To tak jakbyś był w łóżku z tą kobietą. Nie ma znaczenia. Jezus pokazał to ludziom, że ten standard jest nie do osiągnięcia. Że prawo mojżeszowe, 10 przykazań, to jest rozgrzewka do świadomości tego, że grzech jest czymś na pułapie serca. I że Bóg patrzy na serce. Bóg widzi grzech w twoim sercu. Ale Jezus zrobił coś nieprawdopodobnego. Zapłacił cenę za twoje i za moje grzechy. Zapłacił cenę bardzo brutalną śmiercią. Bardzo brutalną śmiercią. Został poniżony, ogołocony, opluty, pobity, przybity do krzyża i umarł w samotności, odrzucony przez własnego ojca, bo Bóg nie mógł na niego patrzeć, bo by się zżygał. Bo on stał się moim grzechem wtedy. Ja to zobaczyłem wtedy w pokoju 13 lat temu, kiedy przepraszałem go za moje życie. Jezus 2000 lat temu stał się moim błędem, moim grzechem. Ja jestem święty. Papież nie jest święty, papież jest kłamcą. To ja jestem święty, bo we mnie mieszka Bóg, a ten dziad pieprzy jakieś farmazony. Jest kłamcą, pieprzonym kłamcą. Musi się narodzić na nowo. Musi uznać swój egocentryzm za błąd, bo to jedyna rzecz, która Cię oddziela od Boga żywego.
Religia nie przeprowadzi cię do nieba. Żadna religia. Musisz narodzić się na nowo. Musisz się narodzić na nowo, przyjacielu, bo inaczej nie ujrzysz królestwa. Wiesz, Jezus chodził ze swoimi uczniami. Chodził. Chodził po ziemi ze swoimi uczniami. 3 lata. Może chodzisz do kościoła, może wisisz coś do twojej szyi, może myślisz, że to jest Jezus, może nawet myślisz, że masz z Nim relację. Ale ten Jezus mówi do swoich uczniów, nie zostawię was sierotami. Ludzie, każdy człowiek od urodzenia jest sierotą. Masz ziemskich rodziców, w porządku, ale potrzebujesz stać się dzieckiem Bożym, bo to jesteś powołany do tego, żeby być obywatelem nieba. Jesteś powołany do nieba, ale przyszedł diabeł i okłamał cię. Dał ci pełno substytutów. Dał ci różnych bogów. Dał ci katolicyzm. Dał ci protestantyzm. Prawosławie. Dał ci różne substytuty. A ja jestem prawdą, bo we mnie zamieszkał Bóg. Kiedy ja uznałem, że ja go potrzebuję i z głębi mojego serca zawołałem: Panie, ratuj moje życie. I wiesz, ja nie grzeszę, bo ja nie chcę, bo nie muszę. Ale nie zawołałabym. Nie grzeszę, bo nie potrzebuję, nie muszę. Nie spinam się na to. Ja kiedyś starałem się być lepszym człowiekiem, ale Bóg, kiedy we mnie zamieszkał, dał mi potencjał do tego, żeby panować nad grzechem i obietnica, że On nie będzie nade mną panował, tylko ja mam diabła pod stopami i śmieję się z jego śmierdzącego tyłka. On puszcza bąki z siarki. On jest śmiesznym pajacem, ten diabeł. Przestań z nim chodzić za rękę. Przestań. Człowiek od urodzenia jest dzieckiem diabła. To jest smutna prawda. W duchu. I w duchu musisz się narodzić z Bożego Ducha. W duchu musisz się spotkać z Bogiem. Jak to zrobić? Zawołaj do Niego i powiedz: Boże, jeżeli jesteś, objaw mi się. Ja składam Ci świadectwo spotkania z żywym Bogiem. Twoje życie jest zupełnie inne od tego momentu. Ja mam absolutną pewność, że idę do nieba. Dostałem nowe życie. Nie stałem się lepszym człowiekiem. Stałem się nowym stworzeniem. Jestem ukryty w Chrystusie. Bardzo bezpieczny. Mam relację z Bogiem Ojcem, bo Jezus zapłacił za to najwyższą cenę. On zapłacił też cenę za twoje błędy. Pytanie, czy to przyjmiesz i zgodzisz się z prostą Ewangelią. Uznasz to za fakt i uwierzysz w swoim sercu. Przypieczętujesz to wyznaniem swoich ust. Tak, Jezu, oddaję Ci swoje życie. Panuj w moim życiu. I wtedy narodzisz się na nowo. I nic nie wyrwie Cię z Jego ręki. Nic Cię nie wyrwie z Jego ręki. Rozumiesz? Nic nie wyrwie Cię z Jego ręki. Nic. Nie ma czyśćca. Nie za uczynki idziemy do nieba. To łaską. To najwyższym aktem miłości, niezasłużoną przychylnością nieba. Zostałeś zbawiony. Nie z uczynków, żebyś się nie chlubił. Żebyś nie kozaczył. Łaską Bóg wyciąga do ciebie rękę i mówi: weź to, dzieciaku. Weź ten dar. Albo idź do piekła. Wybierz życie. Bo ja już więcej nie mam nic do powiedzenia. Tak bardzo umiłowałem świat, że dałem swojego Syna, żeby za ciebie umarł. Jeśli w to uwierzysz, nie ujrzysz śmierci na wieki. Wybierz życie. Amen.